Pionier DJ, Opus Quad, czyli kontroler dla DJ-a, pojawił się zupełnie niedawno i już podzielił grupę DJ-ów grających na kontrolerach na dwie frakcje. Pierwsza grupa to DJ-e, którzy zachwycają się oryginalnym designem i nowymi możliwościami, które wprowadził Pionier. I druga grupa, która twierdzi, ale on wygląda. No nic, zapraszam Was na unboxing na mój kanał. Dzień dobry, cześć, jestem Napoleon i witam Was na moim kanale. Dziś kolejny unboxing, tym razem unboxing kontrolera marki Pionier DJ, a mianowicie Opus Quad. Kontroler ten pojawił się zupełnie niedawno i już jak tylko się pojawił, wywołał sporo kontrowersji i dyskusji. A dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę można powiedzieć, że to jest chyba pierwszy kontroler tak wyglądający. Czyli nie jest to prostokątna czy kwadratowa bryła, tylko przeważnie czarna albo ewentualnie w wersji LTD biała, tylko jest to brązowy kontroler, taki w stylu można powiedzieć glamour boho. Tak? Przez ten wygląd można już się domyślić, że kontroler ten jest adresowany do grupy DJ-ów głównie eventowych, chociaż myślę, że w klubie też on będzie dobrze wyglądał, ale mówię tutaj eventy typu pokazy mody, typu jakieś oldschoolowe retro imprezy. Naprawdę ten kontroler będzie robił robotę, oczywiście swoim wyglądem, ale też i możliwości. No nic, zobaczmy, nie przedłużajmy, zobaczmy co jest w środku. Pionier już od jakiegoś czasu chyba się czaił, żeby przytrzeć trochę nosa konkurencji, bo wypuszczając nowe modele, tak naprawdę nie za wiele, że tak powiem, się zmieniało w możliwościach tych urządzeń. No i co? Otwieramy jeden karton i w tym kartonie mamy drugi karton. Oczywiście jest już polska instrukcja. Brawa dla, że tak powiem, dystrybutora, gdyż nie każdy biegle czyta po angielsku. No i dobra, spróbujmy to jakoś otworzyć. Pytanie tylko, jak to zrobić, żeby trochę, żeby tu nie narozrabiać. Opsa. Ops. Jestem z powrotem. Nie wiem jak mój mikrofon, bo odpadł mi body, ale działa. Dobra, poprawienie koszulki i lecimy dalej. Kolor taki brązowy. Zobaczmy dalej. Otwieramy drugi karton. Tutaj zobaczcie, wprawdzie wy widzicie teraz do góry nogami, ale właśnie ten kontroler jest pokazany na zdjęciu. Pyk, było blisko. Miejmy nadzieję, że ostrość nie zginęła. No i tu się nie zmieścimy. Dobra. Pyk. Mamy. Mamy to. No i co? Pojawia się nam sam kontroler. I co tu jest? Kabel zasilający, zwykła świnka. Styropian zabezpieczający, jeden. Styropian zabezpieczający drugi. Tutaj mamy jakieś papiery. Tak, to jest chyba instrukcja po angielsku. To jest to. Czy tu coś jeszcze mamy? No powiem Wam, że trochę waży. Nie sprawdziłem przedtem ile kilo, ale no za lekki nie jest. Dobra, to jak to teraz zrobić? Spróbuję go podnieść, karton przesunąć i położyć go na blacie. Upsa. Raz. Prawie się udało. Karton naprawdę jest wielki. Dobra, miejmy nadzieję, że nie będzie przeszkadzał. Pyk.
poprawmy. No i co, lecimy dalej. Dobra, czas teraz już go do końca tutaj rozpakować. Widzicie, dwa kartony styropiane i jeszcze taka folika, czy jak zwał, to zwał. No i zobaczcie, sam kontroler, ale kolor wam powiem taki góry czarne z tutaj akcentami, no złotymi nie, ale miedzianymi. Naprawdę spoko to wygląda. Może spróbuję go jeszcze podpiąć do prądu i na zbliżeniu już wam, że tak powiem, zaświecić go w pełnej krasie. Tak, mam nadzieję, że jesteście gotowi. 3, 2, 1. Wow. Wyświetlacz, jeden, drugi i trzeci na środku. Największy. No się załadowało. Powiem wam, no całkiem. No i tak właśnie wygląda ten kontroler i powiem wam szczerze, że może nie należałam do tej grupy, która twierdziła, że ale on wygląda, ale jednak sceptycznie podchodziłem do tego jego nowego designu, do koloru i w ogóle. No a tutaj naprawdę nie wiem, czy to film odda, ale na żywo kontroler robi naprawdę wrażenie. Te podświetlenia jogów bursztynowe, wstawki w kolorze miedzi, takie można powiedzieć naprawdę oldschoolowe. Ten kształt taki, no inny, nie prostokątny, nie kwadratowy. Trzy wyświetlacze, naprawdę nie wspominając o funkcjach. Gdybym był DJ-em, to bym grał. No tak, mam nadzieję, że wam się podobało. Ja wkrótce już was zaproszę na kolejny film właśnie z tym kontrolerem. Miejmy nadzieję, a właściwie na pewno dowiecie się wtedy już dużo, dużo więcej o nim, o funkcjach, o możliwościach i o tym, co można zrobić z tym nowym kontrolerem od Pioneer DJ. Ja wam dziękuję, zapraszam was na kolejne filmy i do zobaczenia. Cześć!